Niedawno nagrałem odcinek, gdzie pokazałem najlepszą nienazwaną miejscówkę w rozdziale 5, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nienazwaną miejscówkę z największą ilością skrzynek, a więc zostaw suba i zapraszam do oglądania. Okej, jesteśmy już w gierce i ta miejscówka znajduje się w tym oto miejscu. I na tej miejscówce jest ponad 20 skrzynek. Z tego co pamiętam to około 23. I przepraszam za Steam, ale... Nie wiem, ktoś mi coś napisał. Ale to w tym momencie mało ważne, jest za mną Peggy. Siema. Dobra, pierwszy leży. I epicka pompa. Bo jeszcze przy okazji w tym odcinku, widzowie, robimy challenge. Tylko loot z tej miejscówki. Więc... No, liczymy na jak najlepszy loot. I widzicie tą górę skrzynek? Tu jedna, tu była jedna. A czy tamten chłop może? Dobra, nieważne, ale otwieramy. O, coś dla ciebie, ty Peggy. No chyba, że nie lubisz jeszcze szybkiej. Strzela. Wiem, ale to jest... A, ja nie lubię. Dobrze, pięknie. Aha. O kurde. Ja tu mam aima, jeszcze z góry strzela. Dobra, jeden leży. Jeszcze jest u góry. A ja go chyba podjadę. Albo tego dobiję. A ty się z tamtym buff. No to wychodzimy z miejscówki. Tak ona się prezentowała. Myślę, że to jest naprawdę fajna miejscówka, bo 23 skrzynki, no to jednak coś. Na cały team nawet starczy. No, ja wychodzę z takim lootem. PM i pompa, no niestety karabinu ani snajperki nie udało się znaleźć. Jakiś fajny, w sensie snajperki w ogóle, a karabin to jedyny jaki był to szary. Ja mam snajperki. No, ty Peggy ma. Tutaj nie amunicję. Zaraz ci dam. Tu już jeden leży. Ty dobijasz. 6 amunicji, proszę. A chłop miał złotego skara, no nie. I ten cel chyba... ten. Pomijamy sobie, no bo... O! Albo tu na blisko jakieś strzały słychać? A, tu po prostu żółtek. Tam chyba jest. Ej, co? Ej! Ty we mnie strzeliłeś i miałem tak, że niby dostałem damage, a go nie dostałem. Co jest? Strzeliłem w niego, a nie w ciebie. No ale ja miałem taką ikonkę, wiesz, że ktoś mi kewa zabrał. A, ty nie wiem. Okej, czy gdzieś strzelałem, bądź w gotowości. O. Okej, lecimy na tego. Dostał. Dobra, leży. Dobra. Lubi. O, i drift. Aha. Dobrze, pięknie, yeah. Ty Peggy. A ja się cofnę po medalion. Broni, że... Ten jakiś weź. Oho. Pomóc ci można. Trochę, możesz. Kurde, nie trafiłem. Kurde, tak było na widoku. Ty, tylko nie dmuchaj w ten mikrofon, halo. Co no? Poce się. O! Kurde, dostałem. Dość porządnie. A, uciekaj. Kurde, się tutaj, taki domek fajny.
Taki domek fajny. Tak, idzie górą. Będzie iść górą. Będzie u ciebie. Dom. Nie, dołem. Na dole jest. No to... Nie mogę na dole. Jest. Cześć, no już nie ma. Nie, bo ja go nie widziałem, dlatego pomyślałem, że on u góry jest. Potrzebujesz podwózki? Tak. Hej. Będzie win. Ej, i to jest ten z początku, na którego mieliśmy hunta. Dobra. No to nieźle jeden typ. A dobra, to jest bot, już myślałem, że za mną jest. No to byłby taki speedrun. Na końcu taki speedrunik taktyczny. Dobra. I Lasik został. Gdzie on ma być? Nie wiem, ale przekonałem się, że ten PM, który strzela serią, jest z koksu. Ostatnio na YouTubie przeglądając właśnie coś, widziałem, że on oddaje, więc... Skybase? Stwierdziłem. Nie, nie ma go. A co się Skybase motorem będziemy robić? Nie. Skybasik to nie ten odcinek. No to tak w sumie... Aha. Co jest, widzowie? Chłop się chyba w burzy zgubił. A jest na motorze, jadę. A więc co, dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Napiszcie w komentarzach, jak wy oceniacie tą miejscówkę. Ja uważam, że jest naprawdę fajna. No i do następnych odcinków. Cześć. Na razie.